Witamy serdecznie. Dzień dobry. Wzorem programów ubiegłych 400 na początek kilka słów o pogodzie. O pogodzie i o polityce. Chociaż tak delikatnie. Możemy? Liżąc temat. Tak, liżemy temat. Państwo, kiedy będą to oglądać, to na pewno już, że tak powiem, kurz opadnie, a może i nie, ale nasz ulubiony pan samolocik, nie mylić z panem samochodzikiem, przestał pełnić tą funkcję prawdopodobnie. Tak, abdykował. Abdykował, honorowo, tak? Tak, tak. Podobno honor, Jarek się zdenerwował. Honor to podstawa. Czytałem, że Jarek się zdenerwował, bo go pan samolocik okłamał. Tak, i że nie wiedział. Tak, że powiedział, że żona nie leciała z nim samolotem. O. I ktoś tam jeszcze, jakaś pani, a na fejsie... Ale pies potwierdził. A na fejsie... No. I wyszło, tak? Na Facebooku, nie? Także wszystko z Facebooka można sczytać, także to jest jedyna platforma, która nie kłamie. Tak, dlatego ja publikuję na Facebooku wielkie nic. No i ogłoszenia. Ogłoszenia, tak. Na przykład jak ktoś mi uderzył w zderzak, opublikowałem za 2 miesiące temu. No ale nie znalazł się złoczyńca. Apeluję do ciebie, oddaj pieniądze. Dobra, polityka była, teraz pogoda. No ładnie lato. No, ale będzie padać. Tak, cudownie. To przejdźmy do części muzycznej może. No właśnie, dzisiaj dwa zespoły. Jeden koncert, który był w Koszalinie, drugi koncert, który odbył się w Białogardzie, bo tam też bywamy. To który najpierw bierzemy na warsztat? Ten, który bliżej może. Dobrze, czyli Białogard. Czyli Białogard, tak. Tak, no właśnie, zespół, który grał w Białogardzie, jest z Koszalina w ogóle. Tak, żeby było dalej. No to o to mi chodziło. No właśnie, Woodland Spirit. Mieliśmy ich tutaj, tak, nieraz. Tak, tak. To jest zespół, który właściwie po... Nie wiem, wydaje mi się, chociaż może dlatego, że ja jestem ze starszej daty, ale że w Koszalinie jest teraz taka lekka posłucha w zespołach muzycznych, młodzieżowych. A to nie jest młodzieżowy zespół. No tak, ale to nie są 50-latkowie, 40-latkowie, którzy grają po weselach. Nie. No i takie mam wrażenie, że oni teraz zapełnili lukę w zespołach, których nie ma. Że jest ten zespół, pomijając, że tam jest Pampeluna, jest Bakterias i oni tam sobie jeżdżą, grają co jakiś czas, mają tutaj gdzieś w Koszalinie koncerty. Mówisz o zespołach takich, powiedzmy, z ambicjami, tak? Które chcą naszych, grać i grają. Które gdzieś tam grają i mają swój materiał. No to na pewno, no. Zdecydowanie. I także oni są teraz tym najmłodszym jakimś wyskokiem. Tworem. Tworem. Który gdzieś tam się pokazuje i zaczyna coś tam mieszać, nagrywać, teledyski. I to jeszcze nietypowe jest to, że rzadko się pojawia, przynajmniej w naszym mieście, młody czy tam nowy zespół, który gra stuprocentowo akustycznie. Zwykle, ja mam przynajmniej takie wrażenie i skojarzenie, że jeszcze parę lat... Jest jeszcze taki zespół. Jaki? Hardwood. To jest stary zespół i się nazywa Solidwood. A, no tak, przepraszam. Sklejka, świetnie. W każdym razie, o czym to ja mówiłem? A, właśnie o tym, że w 100% akustycznie, bardzo dużo swojego materiału. No i grają właśnie. Byliśmy świadkami ich występu podczas Dni Białogardu w tym roku. Wiesz? No i grają i ze składem zaczynają coś sobie tam mieszać, są jacyś goście, także wokół siebie robią taki ruch. I to jest fajne w tych zespołach, że im się tam chce, a nie liczą tylko na dożynki. Dokładnie, to prawda. I są też aktywni w jakiś sposób w mediach społecznościowych, bardziej niż ja z pewnością. I no ale to... jak zmienisz telefon, to będziesz. Moja Nokia 6230 jest najlepsza. Nie łapie. Tak, ale trzyma przez 10 dni bateria. W każdym razie, no cóż, koncert sympatyczny, coś innego, co nie zdarza się zbyt często podczas Dni Miast, tak naprawdę, bo z reguły Dni Miast to są utwory i muzycy z kategorii pop, może pop rock. Takie, lub Biesiada. Dokładnie. Takie, powiedzmy, dla przeciętnego Kowalskiego, który przyjdzie, zje watę cukrową, wypije piwo, zagryzie kiełbasą. I nawet nie będzie wiedział, nie zapamięta, że coś grało. I jest przeszczęśliwy. Tutaj było troszeczkę inaczej, bo muzyka, no na pewno nie można zespołowi odmówić ambicji, tak? Bo z takim materiałem... I odwagi. Tak, z takim materiałem pchać się na Dni Miasta to jest, że tak powiem, ciężka sprawa i za to z pewnością szacun. To pokażemy może, nie? Thank you.
odwaga. Bardzo duża. Drugi koncert, o którym powiemy, też wymagał nie lada odwagi, bo ciężko zadzierać z wodą, która jest naszym największym żywiołem, prawda? Znaczy nie na co dzień. Zdarzyło się zespołowi, że grał na dachu, tak? Beatlesi grali na dachu. Tak. Tam oni zapoczątkowali, później jeszcze 1000 zespołów zagrało na dachu, ale na fontannie. Prawie na fontannie, ale niebezpiecznie blisko. Tak. Mówimy o koncercie z cyklu Kamerynki, który zapowiadaliśmy zresztą chyba 1,5 miesiąca temu. W ostatnią sobotę wystąpił dla koszalińskiej publiczności zespół Taragaj. I właśnie, najciekawszym było ulokowanie tego wydarzenia. Miejsce. Bardzo nietypowe, bardzo nam się podoba. Nie zagraliśmy... Ale może chodziło o to, że na przykład, bo wiadomo, jak jest mniej więcej skonstruowana nasza fontanna, że ona jest tam pod chodnikiem, są przestrzenie, gdzie ten cały mechanizm tam sobie pod chodnikiem jest. I załóżmy, że jakiemuś z członków zespołu, którzy mają ze sobą jakieś tam napoje, jeśli mu się wyleje. Na scenie byłyby szkody, tak? A w tym przypadku nie ma. Nic. Co prawda podkreślamy, że to nie było na samej fontannie, bo... Ale bliskość tej fontanny była porażająca. Wystarczyła, by w przypadku rozlania się napoju. To prawda, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że pamiętamy sytuację sprzed kilku lat, kiedy radosny ciągniczek wjechał sobie na fontannę i z tej okazji... I był w Teleekspresie. Tak, był w Teleekspresie i w naszym programie puściliśmy z tej radości utwór Czarny Ciągnik, tak. Zespół Blender. Tutaj, że tak powiem, dbano o to, aby żadna stopa żadnego z muzyków zespołu Taragajan na fontannie nie spadła, bo można by ją zniszczyć. No, prawda? Zwłaszcza, że to było gdzieś mniej więcej w tym miejscu, gdzie wpadł ten ciągniczek. Troszeczkę obok, ale krok w lewo, krok w prawo, taka euforia, zresztą jak grasz, można, wiesz, się rzucić na przykład. Tak, czy wystarczy jakiś niesforny krok w bok. Tak, tutaj było to pomyślane. No to dobra, to warunki techniczne już omówione. Muzycznie tak naprawdę nie wiemy, ale przyszło parę osób i podobno było fajnie. No. No to cóż, pokażemy może występ. Udało się, zespół nie wpadł nogą do fontanny. Ale wiesz co, słyszałem, że wokalistka moczyła stopy w tej fontannie. O, tak, ale to chyba już po. Ale to a wyłączyła prąd? Nie, nie, ale na własną odpowiedzialność, bo jakiś czas temu w mediach ukazało się, że tak powiem, materiał, a raczej nawoływanie, aby nie kąpać się w tej fontannie, aby dzieci też się nie kąpały, bo jest to obiekt zamknięty. No tak, i bakteria może się tam rozwijać dowoli. Tak, każda. Na przykład jakiś czas temu w Koszalinie grał Kamil Bednarek, czyli na przykład jeżeli chcesz dotknąć jego DNA, to musisz po prostu położyć się na fontannie i poczekać trochę i na pewno coś tam, on też tam leżał? Zapłynie. No, podejrzewam, że mógł, nie? Po koncertach różne rzeczy się dzieją. No tak, też grał tam. Robił orła na fontannie na przykład. Do fontanny, tak. No. Mógł pić z niej. To cóż, o aspektach technicznych może już wystarczy. Chyba się pożegnamy, prawda? No tak, i zapraszamy na następnych Kamerynki jeszcze do końca sierpnia. Tak, zobaczymy, co się stanie i czy ktoś wpadnie. Do widzenia.